Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach była już wielokrotnie nowelizowana, przez co stała się mało wyrazista i nie przewiduje niektórych aspektów sytuacji cudzoziemców w Polsce w związku z naszym członkostwem w Unii Europejskiej. Określa ona zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, tryb postępowania oraz organa właściwe w tych sprawach. W ustawie tej uregulowane zostały kwestie dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń pobytowych, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlanie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jak również zagadnienia dotyczące dokumentów wydawanych cudzoziemcom, kontroli legalności pobytu cudzoziemców oraz zobowiązania cudzoziemców do powrotu, zatrzymania cudzoziemca, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców. Wymienione tu zasady to tylko niewielki fragment tej ustawy regulujący pobyty cudzoziemców i nie ma potrzeby wymieniania wszystkich wobec przygotowanego projektu ustawy. Obecnie obowiązująca ustawa o cudzoziemcach była wielokrotnie nowelizowana. Było to przede wszystkim związane z koniecznością dostosowania polskiego prawa do uregulowań unijnych, jak również potrzebą wprowadzenia kolejnych, często bardzo szczegółowych norm prawnych wynikających zarówno z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak również z Krajowego Sądownictwa Administracyjnego oraz z rozwoju instytucji prawa wewnętrznego. Spowodowało to obniżenie czytelności i przejrzystości przepisów oraz pogłębiło ich kazuistyczny charakter. Przepisy ustawy stwarzają obecnie trudności interpretacyjne organom stosującym ustawę, a przede wszystkim cudzoziemcom. Należy w tej sytuacji zadbać o stworzenie czytelnych narzędzi prawnych, które pozwolą usprawnić przebieg procedur legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczne jest stworzenie właściwych instrumentów prawnych służących zwalczaniu nielegalnej imigracji. Problematyka ta ma na forum Unii Europejskiej szczególne znaczenie, gdyż wiąże się z istnieniem na jej terytorium obszaru bez granic wewnętrznych. Gruntownych zmian wymaga zwłaszcza rozdział 4 ustawy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, który był kilkakrotnie uzupełniany o nowe przepisy, często zawierające wyjątki od ogólnych zasad udzielania tego zezwolenia, czego pierwotna konstrukcja rozdziału nie przewidywała. Analiza systemu prawnego w obszarze problematyki imigracji wskazuje na pilną potrzebę uproszczenia obowiązujących przepisów oraz odformalizowania niektórych procedur, szczególnie dla cudzoziemców przebywających już w Polsce, którzy nie naruszają prawa polskiego, nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a ich pobyt nie wiąże się z obciążeniami dla systemu pomocy społecznej. Istotnym powodem opracowania projektu nowej ustawy o cudzoziemcach stała się także konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień szeregu aktów prawa Unii Europejskiej. Dobrze się stało, że postanowiono napisać nową ustawę od nowa. Wpisują się do jej tekstu jak najwięcej postanowień regulujących pobyt cudzoziemców na terenie naszego kraju, a także i Unii Europejskiej. Wszystkie zapisy w nowej ustawie muszą już być zgodne z prawem europejskim i naszym wewnętrznym porządkiem prawnym. Dlatego też Klub Ruchu Palikota popiera wniosek o skierowaniu projektu ustawy do prac w Komisji Spraw Wewnętrznych, aby tam dopracować wszystkie punkty, co do których są, czy będą jakieś wątpliwości. Dziękuję.